Wzrost antysemityzmu w Niemczech. Jest komentarz ke wzrost antysemityzmu w Niemczech. Komentarz ke. Rosnący antysemityzm w Europie jest zagrożeniem nie tylko dla społeczności żydowskich, ale także dla wartości europejskich, to komentarz Komisji Europejskiej do raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji BFV, na temat wzrostu antysemityzmu w Niemczech. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji BFV w Niemczech wydał w sierpniu raport, z którego wynika, że antysemityzm jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich ekstremistycznych grupach. Wrogość wobec Żydów jest obecna wśród prawicowych ekstremistów, w ekstremizmie islamskim oraz w ekstremizmie lewicowym, podano w raporcie. Dokument pokazał też, że liczba czynów karalnych o podłożu antysemickim w Niemczech w latach 2017-2019 podwoiła się. W zeszłym roku odnotowano ich ponad 2000. Z kolei ostatni Eurobarometr, czyli badanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unia Europejska na temat percepcji antysemityzmu, ukazał się w minionym roku. Pokazał on, że równo połowa Europejczyków 50% uważa go za problem w ich kraju. Największy odsetek takich wskazań odnotowano w Szwecji, Francji oraz właśnie Niemczech. Komentarz ke. Rosnący antysemityzm w Europie stanowi zagrożenie nie tylko dla społeczności żydowskich, ale także dla wartości europejskich i jest toksyczny dla naszej demokracji i stylu życia, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Mamy pełną świadomość, że bezpieczeństwo jest najważniejszą troską społeczności żydowskich, zaznaczył rzecznik Komisji. Szefowa KE Ursula von der Leyen powierzyła kwestię walki z antysemityzmem jednemu ze swoich zastępców Margaritisowi Schinasowi. Komisja uważa wszystkie formy antysemityzmu za równie szkodliwe i aktywnie walczy ze wszystkimi rodzajami rasizmu i ksenofobii, w tym z antysemityzmem, zgodnie z uprawnieniami nadanymi jej na mocy traktatów, przekonuje Wiegand. Jej działania to m.in. zbieranie danych, wspieranie organizacji pozarządowych oraz przygotowywanie ewentualnych zmian prawa. W tej ostatniej kwestii uprawnienia, jakie ma Unia Europejska, nie pozwalają na wiele. Deklaracja z 2018 roku. Państwa członkowskie przyjęły w 2018 rok deklarację w sprawie antysemityzmu, zobowiązując się do przyjęcia krajowych strategii i jego zwalczania. W styczniu 2019 powstała grupa robocza, która skupia przedstawicieli rządów krajowych i reprezentantów społeczności żydowskich. Do tej pory poruszano na niej takie kwestie jak bezpieczeństwo domostw żydowskich, czy antysemityzm i pamięć o Holokauście. Ostatni raz, w marcu tego roku, grupa dyskutowała o stosowaniu definicji antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście IHRA.